Witajcie, kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb. Zobaczcie, kochani, to wygląda bardzo dobrze. Jaki symbol piękny, tak tęczowo. Jako pierwszy znak macie taką tęczę, która się tu pokazuje, więc ja czuję, że to jest dobry znak dla was na ten czas. I zobaczcie, tu mówimy o tęczy, a tu nam się lagus pokazuje. A lagus to jest żywioł wody, więc wyglądajcie tęczy w tym czasie, bo czuję, że będzie się pokazywać tym osobom, które w tym czasie mają mieć jakieś szczęście. Ja tu czuję jakieś dobre zbiegi okoliczności, tak bym to nazwała może. Chociaż wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak przypadki, ale takie dobre zbiegi okoliczności istnieją, prawda? Zdecydowanie pozwól sobie na to, aby intuicja w tym czasie ciebie prowadziła. Z jakiegoś powodu czuję, żeby ci powiedzieć, zwróć uwagę w tym czasie na kolory. Cokolwiek to dla ciebie znaczy. To jest oczywiście ten obszar prywatny bardziej i tutaj mamy, zobaczcie, 21, więc coś tu jakby idzie ku końcowi, ku zamknięciu, domknięciu. Doprowadzeniu czegoś do końca. Też tutaj czuję temat oczyszczania i taka moc oczyszczająca. Tak, czuję, że tutaj coś będziecie chciały, rybki kochane moje, oczyścić w swoich relacjach. Wow, to jest niesamowite. Zobaczcie, nie tasowałam jeszcze. Na spodzie mamy kartę świat 21-21. To jest niesamowite. Coś się kończy, ewidentnie coś się kończy dla rybek, ale to jest takie dobre zakończenie, powiem wam, wiecie? To jest takie zakończenie, bardziej zwieńczenie czegoś. O, tak bym to nazwała. No dobrze, bardzo ciekawy wstęp. Dalej jest ciekawie, zobaczcie, mamy koło fortuny. Okej, co dalej? Siłę, pięknie. O, ale wystrzeliła karta. Wow, słoneczko. Kochane rybki, ta tęcza tutaj ewidentnie wskazuje, że u was coś dobrego w tym czasie przychodzi. Coś dobrego. Odchodzą jakieś takie ciężkie rzeczy, trudne kwestie. Zobaczcie, ja wam tu pokażę, co nam tu dodatkowo się pokazuje. Jako taka wiadomość, ojejku, wiadomość dodatkowa. Natomiast ja bym chciała zobaczyć teraz jeszcze radę do obu obszarów dla osób spod znaku ryb. Tak, O, i tak, zgadza się. Karta głupca, nowy początek. Już wam tu pokażę, kochani, bo ewidentnie tu się narzuca dosłownie jakaś sytuacja. I czuję, że to jest zupełnie coś pobocznego, może to jest dla jednej osoby, może dla kilku, także zwróćcie uwagę, czy to się łączy z waszą historią. Już to ułożę tak, jak to wypadało, czekajcie. Tak to wypadało, o, zobaczcie. Ktoś tutaj zdecydowanie nie może czegoś dokończyć jakby. Czegoś jest za dużo, ale to jest tak za dużo, że po prostu aż ciężar, który blokuje, tak bym to nazwała. Zastanów się, czy tu o ciebie chodzi i to może chodzić o sprawy prywatne, ale czuję, że to może chodzić też o jakiekolwiek sprawy, także tutaj, kochane rybeczki, otwórzcie sobie jakby umysły i tak się skupcie, z czym mi to w życiu rezonuje, prawda? Czyli taki ciężar, który już blokuje, po prostu no nie ma jak z tym dalej iść. Podpowiedź jest, zobacz, masz 8 kielichów, zastanów się, jak możesz to zrobić, co jesteś w stanie zostawić ze sobą, odpuścić, albo po prostu zwyczajnie zostawić ze względu na to, że tego nie da się dalej kontynuować, bo jest to za ciężkie. Zmiana myślenia, postrzegania, zmiana widzenia tego tematu, no i poszukiwanie sposobów poprzez mądre przemyślenie, co ja mogę z tym zrobić, jak ja mogę wyruszyć z tego przyblokowania totalnego. Refleksja wewnętrzna, bardzo głęboka, będzie potrzebna. Może też będziesz potrzebować mądrego doradcy. Dalej zobacz, 9 buław. Zastanów się, w którym obszarze masz tak głęboko i serdecznie dosyć. I jeszcze mało tego, na końcu nam jeszcze 10 mieczy się pokazało. Zobaczcie. I to jest poza czytaniem.
Ja czuję, że to jest całkiem poza czytaniem. Kochane rybeczki, gdzie tutaj, ja wam to podniosę, pozwalacie sobie na to, żeby dźwigać jakiś ciężar? Ja tu czuję, że często nie swój ciężar, bierzesz odpowiedzialność za coś, co kompletnie nie jest twoje, odpuść, zostaw, pozwól sobie iść w dalszą drogę, to już jest czas, ja czuję, że to już jest czas, kochani, 69, może ktoś bierze odpowiedzialność za zachowanie, działanie kogoś bliskiego, może to być romantycznie, rodzinnie, jakkolwiek, i po prostu masz już dosyć tego, boli cię to potwornie, ale nie widzisz umiejętności, znaczy nie masz możliwości, żeby to zakończyć, albo nie widzisz, jak to może być zakończone. Doradź się kogoś mądrego, bo tutaj widać, że jest osoba, która wnosi ci światło do całej tej historii, żeby to mogło być zakończone, bo ty, rybeczko, przez to tracisz mnóstwo siły, mocy na zajmowanie się, dosłownie czuję, czyimiś sprawami, a to ja czuję, że to nie do końca są twoje sprawy. Jeżeli tu są rybki, u których to są twoje sprawy, no to zobacz, oczyścić umysł, oczyścić życie, moc oczyszczająca nam się tu pokazuje, 21 dwa razy, koło fortuny pokazuje. Masz tą siłę, masz tą moc w sobie, żeby się tym zająć. Są też osoby, które mogą cię w tym wspomóc. Myśl pozytywnie, optymistycznie i szukaj pozytywnych, optymistycznych rozwiązań. Pozwól sobie na jasność, klarowność myślenia. Kochani, przepięknie, w sprawach prywatnych możecie bardzo dużo zmienić w tym czasie. Macie ogromne wow, wsparcie od wszechświata, to miałam powiedzieć. Zobaczcie, wszechświat w tym czasie prowadzi cię dosłownie za rączkę. Będą podpowiedzi, na przykład w takich czytaniach, może ktoś ci coś doradzi, podpowie, może też jakiś doradca się pojawi faktycznie, który ci podpowie, w którą stronę pójść, jak coś robić, jak działać. Otwórz się jakby na te sygnały, na te podpowiedzi od wszechświata, będą one przychodzić. Pamiętaj, że uniwers jest w stanie przekazywać te wiadomości przez każdą osobę, z którą masz styczność. Wiadomości, które czytasz, widzisz, wyłapuj, wyłapuj to, co dla ciebie ważne. Wow, ale wyskoczyły karty, żeby, zobaczcie, to jest niesamowite, żeby wyjść z tego labiryntu, w którym czujesz, że jesteś. Są tu osoby właśnie, które się bardzo poplątały, czy to w kwestiach relacyjnych, emocjonalnie, czy to w kwestiach myślenia, postrzegania, i to są osoby bardzo pogubione. Ja czuję, że tu mówię do tych osób. I teraz, jeżeli się człowiek tak pogubi, to trzeba sobie pozwolić, no to jest niesamowite, zobaczcie, na to, żeby odpuścić pewne kwestie, bo jedynie odpuszczenie pewnych kwestii sprawi, że będziesz w stanie dostrzec wiadomości, informacje i odpuszczając, wyjść z tego labiryntu, tego pogmatwania, tego pogubienia, tego zagubienia, powiedziałabym, które było widoczne w tej tu historii, prawda? Którą trzymam cały czas z boku, bo czuję, że to jest osobna, tak jakby dodatkowe czytanie macie, kochane rybki, dzisiaj w prezencie ode mnie i od uniwersum. Zobaczcie, kochani, mamy temat zmiany kierunku myślenia. Skup się na tym, co chcesz przyciągnąć, skoncentruj się na pozytywnych rzeczach, co tutaj jest też widoczne, bo jak będziesz się skupiać na lęku, strachu, wątpliwościach, na tym, czego się nie da, pamiętaj, jest duże niebezpieczeństwo, że przyciągniesz to do swojego życia bardzo szybko. Dlatego trzeba podtrzymywać wiarę i nadzieję, że jest ok i będzie jeszcze lepiej i że wszechświat już tu pomaga ci, żeby się wydobyć z tego pogubienia, gdziekolwiek to pogubienie u ciebie występuje, i zobacz, jak to pięknie tu wygląda. Idziesz w kierunku nowego początku. I zobacz, jeżeli się teraz zastanawiasz, że oj, tyle się wydarzyło, mogło się nie wydarzyć, dlaczego mi i tak dalej, dlaczego mi to się przytrafiło w tym znaczeniu. Nothing has gone wrong. Czyli zobacz, universe ci mówi, słoneczko kochane, rybeczko kochana, wszystko było według twojego planu duszy. Pamiętajmy, kochani, że każdy schodząc na ziemię sam sobie pisze scenariusz tego, co się ma wydarzyć. Sam prosi te wszystkie dusze, żeby te dusze zadały ból, zadały cierpienie, i bardzo często te dusze nie chcą się zgodzić na to, żeby przeżywać z nami
tego rodzaju sytuacje, kwestie, ale my prosimy, my błagamy, my chodzimy, w końcu się zgadzają. Schodzimy na ziemię, zapominamy o tym, że to był nasz pomysł. Później ktoś nas krzywdzi, bo my chcieliśmy to przeżyć, chcieliśmy to poczuć, prawda, całą sobą czy całym sobą i mamy pretensje, żal. A jeżeli to jest w planie duszy, jeżeli tak miało się wydarzyć, nothing has gone wrong, czyli wszystko się wydarzyło tak, jak miało się wydarzyć, po prostu. Jedynie, kochane rybeczki, to jest kwestia tego rodzaju, że my, jako dusze, będąc tam, w tym naszym domu energetycznym, tak sobie powiedzmy, bujając się na tej różowej chmurce, mamy ogromną ambicję i nam się wydaje, że to tutaj jest takie super proste, a schodzimy tu później na dół, okazuje się, że to jest kosmicznie trudne. Jeszcze te wszystkie iluzje, to, że zapominamy, kim tak naprawdę jesteśmy i jaka jest nasza wewnętrzna, potężna moc, sprawia, że zaczynamy odbierać wszystko, co się dzieje, jako ból i krzywdę. A co, jeżeli to chcieliśmy przeżyć? Ja wiem, że to jest trudno do ogarnięcia z pozycji umysłu ludzkiego, bo jako ludzie mamy instynkt samoprzetrwania, prawda? Który krzyczy, jak to? Ja bym sobie takie coś sama napisała? Na pewno nie. No, jak zrzucimy ciało, kochani, we właściwym momencie dla każdego z nas, czyli no tutaj umrzemy w tym ciele fizycznym, jako to ciało fizyczne właściwie umiera, bo my żyjemy wiecznie, prawda? Jesteśmy nieśmiertelni. No ale jak zrzucimy to ciało i pójdziemy dalej, to wtedy ta cała świadomość i ta prawda na ten temat właśnie tej listy dusz, tego wszystkiego, całego naszego scenariusza, to wszystko do nas dotrze. Wtedy każdy z nas zrozumie, że to, co tutaj mówię, jest właśnie taką naszą prawdą głęboko duchową. I tutaj może czas, żeby właśnie odpuścić pewne żale, bóle, oczyścić się emocjonalnie z tej wewnętrznej burzy, bo to krzywdzi tylko nas samych, prawda? Nikogo innego. Zmienić myślenie, zacząć szukać dobrych rzeczy, pozytywnych rzeczy w świecie, wokół siebie, prawda? Żeby poczuć się szczęśliwym w życiu, żeby się skupić na tym przeżywaniu szczęścia w życiu, ale żeby to się mogło wydarzyć, kochani, to trzeba sobie na to pozwolić. Taką decyzję po prostu w sobie podjąć i później trzymać się konsekwentnie podjętej decyzji. O, wow! Zobaczcie, to jest niesamowite, bo mamy w obszarze prywatnym lagus, czyli tu jest pięknie, płynie energia, dużo emocji, jakieś olśnienia zrozumienia, oczyszczamy, działamy, a tutaj w tej sferze poza prywatną przychodzi nam Isas, runa Isas, i jak widzicie, tu jest takie zlodowacenie, skostnienie większe, zatrzymanie, zblokowanie. I teraz zastanów się, czy odczuwasz faktycznie jakąś blokadę w sferze finansowej albo właśnie w sferze zawodowej, czy jakieś załatwienia urzędowe sprawy, bo tutaj widać, że coś tu jest zatrzymane, coś tu jest zblokowane. I teraz kto to zrobił? Ojej, zobacz, mamy cesarza w rewersie, mamy dwójkę mieczy w rewersie też, zaraz wam wytłumaczę, ale pojawia się dziewięć pentakli, czyli jest tu możliwość. Mamy króla kielichów, weźmy może jeszcze jedną. Co jeszcze? Ojejku, znowu cała historia mi się pokazuje. Dokładnie, tu coś się wydarzyło przykrego, albo tutaj był błąd w zarządzaniu, niewłaściwe decyzje podjęte, które doprowadziły do jakiejś blokady właśnie finansowej. Tak, jeżeli ktoś pracuje z energią, z energiami w jakikolwiek sposób, to twoja praca energetyczna, gdzieś tam nastąpił błąd podczas tej pracy, tych procesów, jakichś rytuałów, czym się nie zajmujesz, amatorsko, zawodowo, wszystko jedno, coś poszło nie tak i przyblokowało ci ten obszar właśnie płynny, że ja tak powiem, i jest on teraz przymrożony. Możesz odczuwać właśnie zastój w obszarze finansowym, na przykład w obszarze zawodowym. Jakieś kwestie, sprawy mogły się zatrzymać też. Może na przykład masz
takie codzienne sprawy. Zastanów się, czy jakieś przesyłki nie są do ciebie opóźnione bardzo, albo coś miało do ciebie dotrzeć, nie dotarło. Ktoś pisze, że wysłał ci wiadomość, a ty mówisz, że nie masz tej wiadomości. Jest tu gdzieś blokada u ciebie w obszarze właśnie tej interakcji z tym obszarem pozaprywatnym, czyli wszystkie urzędy, wszystko, co załatwiamy na zewnątrz, prawda? Praca, szkoła, edukacja, szkolenia, te wszystkie rzeczy, czyli tutaj gdzieś z tego obszaru, inaczej powiem, na tej linii jakby ty, a zewnętrzne sprawy poza prywatnymi, tu nastąpiła gdzieś blokada, jakieś zlodowacenie totalne i trzeba coś zrobić, żeby rozpuścić ten lód, dosłownie, i żeby to było zrobione, trzeba podjąć jakieś ważne decyzje i później we właściwy sposób zadziałać, kochani, żeby móc znowu wrócić do tej swojej formy, bo tu już jest okej. Czyli w tym czasie macie możliwość teraz, żeby to rozgrzać, zobaczcie, jak to tu pięknie jest widoczne, i żeby po prostu powrócić do tej płynności znowu. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was sobie życzy, kochani, zapraszam serdecznie na spotkanie, ja pomogę to zrozumieć, pomogę to uwolnić Tobie. Często wystarczy zastosować runę, na przykład, która jest przeciwnością jakby runy Isas, czyli na przykład runę Sowillo. Ja Wam tu znajdę ją, poczekajcie, już Wam pokażę. Runa Sowillo, jakby ktoś chciał sam spróbować, to jest runa, która, no tak jak słoneczko, jest runą rozgrzewającą, prawda? I to jest chyba najbardziej bezpieczna runa z taką energią, która jest w stanie rozpuścić to, co tutaj zostało przyblokowane. Jakby powrócić tą płynność, prawda? Oczywiście są jeszcze inne runy, dzięki którym można by to zrobić, ale ja czuję, że ta będzie chyba taka najspokojniejsza. Czekajcie, jeszcze myślę, co by Wam doradzić tutaj, kochani moi. Możliwe, że ktoś robił jakiś proces z runą Isas i sobie zatrzymał więcej rzeczy niż trzeba. O, tak myślę, że jeszcze może Kenas byłaby dobra, bo to jest coś, co otwiera, to jest ogień, prawda? To jest płomień, czyli też możesz zastosować runę Kenas, czyli pokażę Wam obie. Kto czuje? Jeżeli czujesz, że to ma być runa Kenas, to Kenas, jeżeli Sowillo, Sowillo. Po prostu sobie narysuj którąś z tych run, tylko jedną najlepiej i poproś, żeby rozpuściła to, co zostało zablokowane, żeby znowu była płynność energetyczna. I pod każdym względem, czy tam finansowa, no co zależy, co u ciebie tam gdzieś się przyblokowało, prawda? Ale pamiętajcie, kochani, że wszystko się dzieje po coś i z jakiegoś powodu, więc to też ma jakiś tutaj swój powód, prawda? Jakaś przyczyna tu tego jest, że tak się wydarzyło, więc warto dokopać się jakby do tej przyczyny, a nie tylko rozmrozić ten proces. Oczywiście, jeżeli chcesz, to tak jak mówię, zapraszam, zrobimy to razem. Natomiast pamiętajcie, dla tych osób, które chciałyby się zgłosić, od razu mówię, to jest oferta druga, bo to jest praca energetyczna. Ok, lecimy dalej. Tutaj mamy tego cesarza i dwójkę mieczy w rewersie, więc tak. Zdecydowanie jest tutaj też ktoś, kto mógł zaszkodzić tobie w jakiś sposób. Osoba bardzo niedojrzała, która bardzo chce rządzić, a niespecjalnie potrafi, czyli za tą chęcią rządzenia nie stoi mądrość, tylko po prostu chęć kontroli i rządzenia, prawda? Więc widać, że tutaj ktoś taki gdzieś tu dla jakiejś rybeczki może być, ale to nie czuję, że dla wszystkich. Natomiast zastanów się, dlaczego nastąpiło to przyblokowanie właśnie i brak stabilizacji, może to zawodowej, może finansowej, co to spowodowało, prawda? Czyli trzeba znaleźć tą przyczynę i później zadziałać jakoś, żeby ruszył ten temat. Natomiast dwójeczka mieczy. Tak, tutaj zdecydowanie to, co powiedziałam wcześniej, jakieś niewłaściwe, błędne decyzje, które zostały podjęte, sprawiły, że jest teraz jak jest, prawda? I teraz, co to były za decyzje i czy możesz coś z tym jeszcze zrobić,
Czy musisz szukać jakby pomocy, że tak powiem, w innym obszarze? Dziewięć pentakli i król kielichów pokazują, że jeżeli, no i oczywiście tu mamy słoneczko, tutaj te bardzo pozytywne energie, jeżeli sobie pozwolisz na to, żeby spojrzeć z dystansem na całą tą sytuację i poszukać właściwych rozwiązań, to ja czuję, że bardzo szybko jesteś w stanie naprawić, uzdrowić tą całą sytuację. Ale no właśnie, mówiąc o uzdrowieniu, czy tu ktoś się po prostu bardzo nie pochorował? Bo tu pisze, że trzeba wrócić do zdrowia najpierw. Więc może ten brak stabilizacji finansowej czy zawodowej wynika u kogoś tutaj z po prostu braku zdrowia. Więc może musisz najpierw wrócić do zdrowia, żeby później móc faktycznie się zająć jakimiś kwestiami, które tutaj są istotne dla ciebie. Widać, że tu się coś zakończyło, albo jakaś współpraca zawodowa, albo gdzieś prywatnie. Są tutaj jakieś smutki, że tak powiem, czuję, które sprawiają, że ta energia też nie chce płynąć, czyli jest to jakiś żal, jakaś pretensja. To, co mówiłam na początku, że te emocje trzeba by rozpuścić, uwolnić, przemyśleć, przeanalizować i zobacz, uważaj, żeby się samo nie oszukiwać. I ten w sumie głupiec też przestrzega przed tym. Uważaj, żeby nie być naiwnym, żeby nie być łatwowiernym i żeby nie podejmować błędnych decyzji, bo to może być dopiero w tym czasie, czyli ogromne przestrzeżenie, żeby... Jeżeli trzeba zadbać o zdrowie, zadbaj, nie stawiaj pracy wyżej zdrowia, bo zapłacisz gorzką cenę za to i uważaj na podejmowanie decyzji, uważaj, żeby tu nie być chciwym jakby podczas podejmowania decyzji, bo to się może obrócić przeciwko tobie i uważaj, żeby nie słuchać tu osoby, która nie wie co mówi, a próbuje ci doradzać, bo też możesz na tym dużo stracić. Skup się na twojej wiedzy, twoich informacjach. Ja czuję, że ty jesteś w stanie bardzo dobrze sobie podziałać tutaj, załatwić to, jeżeli się wystarczająco skupisz i zaufasz swojej wiedzy, swoim informacjom wewnętrznym. Idziemy dalej. Tak, wiadomo, że emocjonalna stabilizacja, spokój i tak dalej jest to dla nas super ważne, więc skup się, jak osiągnąć większą stabilizację, poczucie bezpieczeństwa dla siebie w tych warunkach, w których jesteś. Idziemy dalej. Następna wiadomość, słuchajcie, w sprawach prywatnych jakieś tutaj, jakiś adorator tutaj jest i ktoś będzie chciał tobie coś dobrego, coś miłego powiedzieć, także jakieś miłe odczucia, uczucia, tu się pojawiają do ciebie jakieś fajne rzeczy. Później zastanów się, czy jesteś na właściwej ścieżce. Jeżeli chodzi o prywatne sprawy, ja czuję, że tak, idziesz w dobrą stronę, czy rozwój na przykład duchowy, osobisty i tak dalej, ale jeżeli chodzi o te sprawy poza prywatnymi, to tu zwróć uwagę, czy ta twoja strzała jest wycelowana we właściwą stronę. Ok, i co jeszcze tutaj mamy? O, zobaczcie, tak czy inaczej sukces dla was na horyzoncie. Ja tutaj mam jeszcze, zobaczcie, jedną energię też, gwarantowany sukces. Tutaj też macie sukces, więc zobaczcie, tutaj wszystko idzie pięknie. Natomiast po prostu tu w tym obszarze coś tu jest nie tak. Zobaczcie, pojawia nam się jakaś starsza kobieta, więc tutaj może to być też jakaś starsza kobieta. Nie musi to być, pamiętajcie, mężczyzna, bo cesarz. Uważajcie na kogoś, kto wam próbuje doradzać, ale doradza wam źle. W sprawach zawodowych, w sprawach urzędowych. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, jeżeli czujesz, że trzeba by jeszcze się dopytać, dowiedzieć, zrób to. Nie bazuj na pierwszej opinii, poszukaj drugiej, trzeciej, czwartej, ile czujesz, ile ci intuicja będzie podpowiadała, że trzeba. Zobaczcie, ile kart tutaj wyjęłam dla was, kochani, w tym czasie i jeszcze jedna nam się pokazała, także zobaczmy. A, zobaczcie, nowe możliwości pokazują się, nowa ścieżka się otwiera, ale to dla tych wszystkich właśnie, którzy tego potrzebują. Tutaj może dam, o, nie wzięłam nam prawdy ukrytej, już będę nam tasować, kochani. Także
Jest to niezwykły czas, tu szczególnie prywatnie to powinno być naprawdę fantastycznie, natomiast tutaj uważajcie po prostu, żeby podejmować przemyślane, rozsądne decyzje, poparte faktami, konkretami, mądrym podejściem, obiektywnym spojrzeniem, też jakimś doradztwem, jeżeli potrzebujecie, na przykład zawodowym, prawda, biznesowym, no takim profesjonalnym, wiadomo. Tak. No dobra, prawda ukryta. Ktoś mówi, że czuje ciebie nawet, jeżeli jesteście osobno. Ja czuję, że tu jest jakaś przyjaźń, czy jakaś fantastyczna relacja, może miłość. I jest to tutaj, kochani, te osoby, które rezonują z tym, to wy będziecie wiedzieć, że o was chodzi, bo to jest bardzo silne uczucie. Kolejna rzecz. Ktoś tutaj dowiedział się prawdy i było to druzgocące. Okej. Następna. Ktoś mówi, że jest wdzięczny za duchową lekcję, jaka między wami się wydarzyła. I jeszcze mamy jedną. Tak wiele rzeczy przypomina mi o tobie. Więc tutaj ktoś z przeszłości, ktoś tęskni bardzo za tobą, ale ja czuję, że nie ma odwagi. Nie ma odwagi ten ktoś się odezwać czy wrócić. I ja czuję, że tu niespecjalnie jest co sklejać, ale to czuję tak ogólnie, więc nie bierz tego personalnie, bo wiadomo, czytanie ogólne, prawda? Zobaczmy sobie, zobaczcie, mam takie wielkie karty dzisiaj, zwierzęta mocy. Zobaczmy, co dla rybek na ten czas, na te 2 tygodnie. O, wow! Ale piękny kojot, zobaczcie, mamy kojota. Revealer, co tu pisze? Revealer of Truth. A, zobaczcie, jakaś prawda się będzie pokazywać. No tak, no tak. Ja bym powiedziała, poszukujcie tu prawdy, szczególnie w tym obszarze pozaprywatnym. Don't take things too seriously. Make time to play. Great wisdom comes from laughing at your own folly. Look out for the traps and tricks of life and learn from them. Czyli, w sumie. Jest podpowiedziane tutaj, nie podchodź, nie traktuj życia, nie podchodź do życia aż tak poważnie. Pozwól sobie też na zabawę, na takie troszeczkę rozluźnienie większe. Pamiętaj, że największa mądrość pochodzi z tej umiejętności śmiania się z jakichś błędów, czy no po prostu wprost powiem, ludzkiej głupoty, prawda? Zwróć uwagę, czy czasem życie nie robi ci jakichś psikusów, i to są takie testy, jak czasem uniwers nas testuje, prawda? Czy zgadzasz się dalej na takie czy inne traktowanie, prawda? Czy podejście w stosunku do ciebie na taki standard, czy raczej pragniesz wyższego standardu? I teraz ważna jest twoja reakcja, ważne jest, jak zareagujesz w tej sytuacji, czy to przyjmiesz do swojego życia, czy weźmiesz jako swoje, czy to odrzucisz. Ja tutaj czuję, że trzeba by sporo odrzucić, jeżeli chodzi o jakieś właśnie błędne doradztwo osoby, której wydaje się, że wie. Pamiętajcie, ten ktoś ma strasznie przerośnięte ego, lubi kontrolować, rządzić, natomiast nie wie, nie zna konkretów, faktów i uważajcie, żeby się nie dać źle poprowadzić właśnie błędnie przez taką osobę, szczególnie jeżeli tu chodzi może o jakieś poważne sprawy, bo tu mamy, prawda, te sprawy takie poza prywatnymi. Tak, może to być też szef oczywiście, czy ktokolwiek, także tutaj jest zawołane, rybeczko, pamiętaj, masz swój rozum i kieruj się tym swoim rozumem, bo jak będziesz się kierować rozumem kogoś, kto właśnie wiesz, że jest, że próbuje być mądry, a nie wie do końca, to możesz źle pokierować działaniami, czy podjąć niewłaściwe decyzje i później po prostu płacz i zgrzytanie zębów, prawda? Uważajcie, kochani, w tym czasie na osoby, które próbują coś wymuszać, czy gwałtownie zmuszać was jako rybki do podjęcia szybkiej decyzji. Jakieś tutaj, jak ktoś złote góry obiecuje, to też uważaj, zwróć uwagę, bo ja czuję, że tutaj dużo iluzji wokół tego będzie. I to są znowu
Tak, jakby uniwers cię sprawdza, na ile się zgodzisz, jaki jest twój standard, czy zgodzisz się na takie traktowanie, czy raczej zależy ci na czymś innym. Od nas zależy, żebyśmy odrzucili to, co mamy odrzucić, a przyjęli to, co mamy przyjąć. Tyle, kochani, dzisiaj. Czas na pewno niezwykły, daje dużo możliwości, także jeżeli macie ochotę, przyjmijcie sobie tą energię, pisząc w komentarzach. Tak jak chcecie, ja podbiję to swoją energią. A teraz zrobimy jeszcze mini wybierz kartę na koniec, gdzie jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. Masz trzy możliwości: jeden, dwa i trzy. Idźmy po kolei. Jedyneczka. Jedyneczka dla osób spod znaku ryb. Idealny moment, zobacz, żeby co? Żeby zadbać o zdrowie też. Jedyneczko. No, coś by tu trzeba. Dwójka. Zdecydowanie tak, szczęśliwa gwiazda ci przyświeca, zobacz. Trójka, tutaj mamy nie, i w głębi serduszka to ty wiesz, że to nie jest dobry pomysł. Także pomyśl, żeby znaleźć coś lepszego dla siebie, bo zasługujesz na dużo, dużo, dużo lepsze rzeczy niż to, o co tutaj prosisz. Tylko musisz w to uwierzyć. Zobacz, let go, tak mi to teraz mega zaświeciło, czyli odpuść to, co już pękło. Tak. Utulam, kochani, mocno i życzę nam, niech ten czas nam przyniesie jak najwięcej dobrego. Do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.